Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Czechu i witam was oczywiście w kolejnym odcinku z Gry Kotik. Przypominam, zostaw lajka, zostaw suba, zostaw komentarz, a my kontynuujemy sobie przygodę. Moi drodzy, z pierścieniem Konstantina. Ale się trzeba namęczyć, żeby w tej grze zrobić kurczę cokolwiek. W sensie, naprawdę, w swoim życiu nigdy nie grałem w tak bardzo zbugowaną grę. Albo w taką grę, w której musiałeś tak bardzo kombinować, czytywać grę. Przez 3 razy musiałem faktycznie przechodzić tą grę od nowa, żeby znaleźć się tu, gdzie jestem. I z jednej strony posiadamy wiedzę, że następnym razem, kiedy odpalimy tą grę, to jakby przejdziemy ją poprawnie, prawda? Tylko co z tego, jak następnym razem ja już nie chcę przechodzić tych konkretnych misji, bo już tam fabuły, wtedy to jest bez sensu przechodzić. Więc kurwa głupie to. Strasznie Ej pobugowana ty, gra. Mam pierścień mam Konstantina. pierścień Konstantina. Gratulacje! Przeszedłeś inicjację. Teraz jesteś jednym z nas. Uuu. Weź ten klucz. Otwiera drzwi do gospody. Nie będziesz musiał taplać się w wodzie za każdym Mamy razem. to. Co więcej, musisz wiedzieć, że mamy tajny znak. Charakterystyczne kiwnięcie głową. Właśnie tak. Kiedy będziesz z kimś rozmawiać i zrobisz ten znak, jasne będzie, że jesteś jednym z nas. Dobra. Ej, gdzie ukrywacie swoje łupy? Gdzie ukrywacie swoje łupy? Daj spokój. Nie myślałeś chyba, że ci to powiem. Będziesz miał dość okazji, żeby położyć łapki na majątku innych ludzi. Zbyt chciwi kończą z pustymi rękami. Ja się po prostu dokładać się do waszego majątku. Masz dla mnie jakąś Masz robotę? dla mnie jakąś robotę? Jest zestaw kielichów. Sześciu. O. Król Robar zdobył je podczas jednej z kampanii, ale poświęcił wtedy wielu ludzi. Dlatego są nazywane krwawymi To kielichami. jakaś Pojedynczo nie porządna są zbyt robota. cenne, ale razem są warte okrągłą sumkę. Oj, oj, oj. Gdzie znajdują się te kielichy? Należą do bogatych kupców w górnym mieście. O! Przynieś mi je. Ja tymczasem postaram się znaleźć na nie kupca. Co za to dostanę? Połowę zysku? Albo będziesz mógł wybrać z mojego łupu jakiś specjalny No przedmiot. dobra, podoba mi się to. Potrzebujemy siana. Pokaż mi. Wróć, kiedy. Ale ty, ten ogień to jest w 5 FPS-ach. Jeżeli. Mogę sprzedać te kielichy w komplecie. Krwawe kielichy. No dobra, także taką misję tutaj Ej, ty! dostaliśmy. Myślałem, że jak zacznę, to co jest za tymi zamkniętymi Cóż to drzwiami? za tymi zamkniętymi drzwiami? Dalej jest skrzynia. Wyzwanie przygotowane przez mistrza otwierania zamków. Umieścił na niej tak skomplikowany zamek, że do tej pory nikt nie mógł go Daj mi go. otworzyć. Niestety został złapany. Wyrzucili go za barierę i pewnie tam umarł. Jeśli jednak chcesz otworzyć skrzynię, to weź ten klucz od drzwi sali. Cięki. Dobra, widzowie, także dobra, dobra, dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. To nie jest, to są gdzieś, te drzwi są gdzieś tutaj, one były chyba wcześniej, napotkaliśmy te drzwi, o ile dobrze kojarzę. Nie były tutaj, tak? Tak mi się wydaje, że nie tutaj, tylko gdzieś wcześniej spotkaliśmy zamknięte drzwi, nawet chyba na samym początku, gdzie nie, o tutaj właśnie. I moja postać mówiła, że tego owego, wiecie o co chodzi. To tutaj, tak? To jest ta skrzynia tych bobów wszystkich? Nie Słuchajcie, umiem otworzyć? mieszkańcy Korinis. To jest? Na rozkaz wielmożnego lorda Kufer? Hamilda ogłasza To? się, co następuje. Dajcie mi chwilę. Dobra, widzowie, to znajdziemy w środku. No nie będę ukrywać, że oczywiście, że tego nie zrobiłem ręcznie, no bo powiem wam szczerze, i teraz jaka jest kombinacja do tego kufra? Prawo, 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 lewo, prawo, prawo, prawo. Lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, prawo, lewo, 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 prawo, prawo, lewo. To jest ta kombinacja, którą ty musisz, chłopie, zapamiętać, rozumiesz? Więc nie zrobiłem tego, ale byłem ciekawy, co tam jest w tym kufrze. I mam tak, srebrne puchary, ja potrzebuję giga dużo złota. Złote puchara, amulet siły i eliksir zręczności. Czy jakoś, kurwa, wybitne są to rzeczy? No jest to trochę golda, Słuchajcie, ale no. słuchajcie, mieszkańcy Aż Korinis. tak bym chyba nie Rozkaz przesadzał, że wielmożnego jest to lorda jakieś takie Hamilda ogłasza się, co następuje. kapitalistyczne Najemnik Bennett, który podstępnie zamordował benefity z tego Paladyna powodu. Altara,
został osądzony w imię i nosi. Ale udało mi się, jestem najlepszym złodziejem w mieście. Pozdro. Ramirez. Pokaż złodziejski gest. No, no, widzę, że ktoś pokazał ci znak. Jestem pod wrażeniem. A czego? To ziewa, to ja też ziewam. Kurczę blaska, kto ziewnął? Została piczny komentarz. Masz dla mnie jakąś robotę? O, o dziwo się ma. Jednak dotychczas nie udało mi się jej zdobyć. Cóż to takiego? Sekstans. Przynieś mi go, a dobrze. Sekstans. Czytałem już o tym. O, jeszcze może nam powie, gdzie można warto się włamywać. Jednak jeśli przyjdzie ci do głowy gdzieś tam się włamywać, lepiej zaczekaj, aż zapadnie zmrok. Miasto zapada wtedy w sen. Oczywiście pozostają jeszcze straże. Strażnicy kontrolują miasto nocą. Znam jednego, Wambo. To jedyny z nich, którego interesuje tylko złoto. Liczy sobie dość sporo, ale jeśli raz mu zapłacisz, nie będzie więcej sprawiał kłopotów. Okej, okay, dobrze wiedzieć. Coś mówiłem, jakąś myśl, tylko mi coś urwało tą myśl. Nie pamiętam. No nic. Otwarłem skrzynię. Nie, to by nie mogę. Jasper! Hej! Dało mi się otworzyć skrzynię. Otworzyć skrzynię. Niemożliwe. Wygląda na to, że mamy nowego mistrza otwierania zamków. Gratulacje. Dobra. Na pewno byłoby to o wiele bardziej satysfakcjonujące, kiedy zrobiłbym to naprawdę samemu. Jeżeli ktoś to zrobił samemu, to jest taki szef, takie kratki. Tylko ta gra jest tak pobugowana, że ja bym nawet nie ufał temu. Ja bym się bał zaufać, czy to się może tego owego. Dobra, w ogóle ta laska jest z nami? To jest gildii złodziei? O, chyba tak. Spójrz tylko na siebie. Gdzie byłeś, ha? Ja... Już wiem. Nie musisz nic mówić. Domyśliłam się wszystkiego. Nawet nie myśl o tym, żeby coś stąd ukraść, jasne? Nie możemy sobie pozwolić na żaden skandal. Dobra. Słuchajcie, słuchajcie. Krwawe kielichy. Czyli górne miasto, trzeba się tutaj udać do górnego miasta. Możemy sobie wypić miksturę zręczności, na pewno się 3 zręczności przyda. Każda zręczność jest tutaj na wagę złota. W ogóle wszystko to nam daje jeszcze po jednym. Tylko nie wiem, czy z tego nie jestem w stanie uważać faktycznej mikstury zręczności, która da nam o wiele więcej. Dlatego na razie sobie też zachowuję. List do babo? To ja mu go nie dałem? Portret nagiej kobiety z tym... My go oddaliśmy mu to chyba, nie? A może i nie. Jestem przekonany dość mocno, że tutaj zostało oddane mu te rzeczy, ale... Ale okej, okay, może nie. Do górnego miasta... Ile w ogóle mamy? Co? Poczekajcie. 455 gold, amulet siły. Możemy założyć? Nie możemy. Dlaczego? Pierścień należy do Laresa. Kurwa, ściągnąłbym to. Założył jakiś porządny. Nawet nie mam żaden porządny. Mam ognika. Nawet... Mam do kitu ten ognik. Śmieszne dźwięki. Zresztą lubię oglądać, jak się tworzy takie dźwięki. Jak sobie pooglądacie, jak się tworzy na przykład stare dźwięki Disneya i tak dalej, to jest przyznam szczerze, że dość zabawne. Do znikających ludzi. Mam jakieś informacje? Czego się do... Niestety. Właśnie, kurde, w teorii dużo wiem, ale handlarz bronią. No to wiem, kto dostarczał, no. Nazywa się Fernando. Doskonale. Martin podjął odpowiednie kroki, aby zakończyć ten proceder? Jeszcze nie. Pośpiesz się i mu o tym donieś. Trzeba jak najszybciej z tym skończyć. U? Jaki Marto? To jest Marto. Ja wiem. Z tobą też już wszystko ustaliliśmy, nie? Będziemy czegoś nauczyć. Najbardziej to chciałbym wbić poziom i nauczyć się chyba okradania z miejsca.
było dość dobre. Generalnie chciałbym skończyć grę i progresować dalej w tamtym kierunku, w kończenia tej gry. Nie, a nie bawić się tutaj w RPGowanie. Nie wiem, czym on się tak denerwuje. No. Nie będzie wkurzony na nas, bo to ten chyba ten chłop. Fernando, ty. Nie mów, że o tym nie wiedziałeś. Sam tak mówiłem. Wambo. A to ten chłop, co mówi o tym Wambo. Dobra, i teraz to właściwie to ja bym musiał... Przychodzę od naszego wspólnego przyjaciela Ramireza. Tylko teraz bym musiał wszystkich okradać, żeby znaleźć te. Ramirez to nędzny szczur. A i Sextant znajduje się, to już czytałem o tym. Przyniosłeś coś dla mnie? Zależy, czego chcesz. On myśli, że to takie. Sextant znajduje się, słuchajcie, w tym. Ty płacisz 250 sztuk złota, a ja zmyję się stąd w nocy. Jak będziemy bić się ze smokami. To oznacza, że chyba będziemy się bić ze smokami. Dobra, no okej. W porządku. Pamiętaj, że nie wiem na. Zajebiście. Czekamy do nocy i w nocy idziemy okradać. Czy chcecie okradać ze mną razem tutaj? Myślę, że dzisiaj zrobimy sobie taki odcinek okradankowy, pogadankowy. Taki standardowy odcinek na moim kanale. Okradankowo, pogadankowy. Nie, nic się tu nie dzieje, proszę i spać, proszę pana, nie ma problemu. I skradankowo, kradankowo, pogadankowy. Takie kurcze buty. No proszę, jednak można. O kurwa, nie widziałeś mnie. No proszę, jednak można. On idzie spać, a my tu będziemy okradać po kolei te wszystkie domy. Tak sobie zrobimy. Chociaż zgaduję, chociaż może to nie jest aż takie, to nie, pewnie gigantus nudus będą. Wydaje mi się, że te domy to jednak by przyda... Mogę tych opierdolić w sumie? Kurczę, zobaczymy jeszcze to, czy tutaj możemy gubnąć coś. Ja nawet wytrychów nie mam porządnych, żeby tutaj podjąć działania kradzieżowe. Ty, a może stąd wykradniemy cenne informacje i dzięki temu nie będę musiał płacić 2000 golda i popchnę fabułę dalej. I to by było smart. Ale widzę, że tutaj już kroki okradania zostały podjęte. Natomiast przyznam szczerze, że w Gothicu to powiem wam szczerze, no zdecydowanie mniej w Gothicu 2 okradam ludzi. W sensie nigdy chyba wcześniej jak grałem w Gothica 2, to faktycznie zdarzało mi się chodzić praktycznie po każdym domu. Jak sobie kiedyś tam dawno grałem, 10 lat temu. I skradałem się i to okradałem wszystkich. Ej, ty! Czego tam szukasz? Co? Ja tam szukam czegoś. No, ale w tym Gothicu powiem wam szczerze, że nie zdarzyło mi się tutaj skradać i okradać faktycznie domu chyba ani razu. Ani razu naprawdę mi się nie zdarzyło. Teraz tak chcę kogoś okraść, to biorę kurde miecz, powalam go i kradnę. I przez to zapłaciłem pewnie Lordowi Andreze 7000 za dużo. Golda. Dobra, widzimy się jak pokradam te domy i znajdę te 6 krwawych kielichów bodajże. Czyli pewnie bardzo, bardzo długo później. Widzowie, gram sobie, szukam sobie kielichów. Mówię, patrz, normalnie wchodzę tu, mówię, pa. Jest kielich posiadany, normalnie, pa. Złotam tutaj tego. Puchar pełen krwi, mówię, o ja pierchruper. Przychodzę do Lorda Andre i Lord Andre mi mówi tak. Gilda złodziei to już jest przeszłość. Rozumiesz? Jesper, martwy. Kasia, martwa. Rozumiesz, chłopie? Co ja zrobiłem, widzowie? Wszyscy martwi przeze mnie. Na śmierć. To jest w ogóle klucz, mały klucz. A, ciekawe, dlaczego w sumie do tego? Nie. Kurwa, tyle tych kluczy w tym eku, że ciężko powiedzieć. Niestety wydałem ich i paladyni postanowili tutaj zająć się tą gildą złodziei. No i tak się złożyło, że niestety... dupa. Okradłem też całe górne miasto, tyle ile potrafiłem okraść. Okazało się, że górne miasto jest bogate tylko i wyłącznie w 500 sztuk złota, także niedużo. I
No i nadal nie mam 200, bo nadal potrzebuję 200 golda. A czujcie, że ja nawet nie dostałem nic za bardzo za tego Lorda Andry? W sensie za to, że mu wygadałem, że tu jest gilda złodziej. Nawet nie dostałem nic za to, kurczę, molek. No nic, nie chciałem, że to się tak potoczyło. Myślałem, że kurczę... No nic, happens to the best, you know. Dużo misji, po prostu się jebać. Wiem też, że z gildy złodziei. Tam nie zginął. Pokaż złodziejski gest. Jesteś jednym z nas. Ojojoj. Pozwól, że coś ci powiem. Jeśli chcesz obrobić parę kieszonek w mieście, to uważaj na kupców. Te psu braty nieźle pilnują swojego towaru. Dam ci jednak wskazówkę. Kiedy będziesz łapał przedmiot, który chcesz ukraść jedną ręką, machaj drugą. To ich rozprasza. Nie mogę się zajmować wszystkim. Jak? Czego jeszcze? O kurczę, blaszka, no to nie nauczę się już pewnie nigdy w życiu, żeby jak tu chłopa okraść kieszonkowo, tak mi się wydaje. Nie ma takiej możliwości. Jesteś skazani. Co? Kurwa, bez taki, przecież już zapłaciłem za to. Chyba, czy nie? Przyszło nam życie w niedobrych czasach. Jesteś w niedobrych czasach. No nic, widzowie, no to zgarnęli nam chłopów z kolonii tego. I ja nie mam zero bitosów z posiadanych i nie wiem, co on dalej robić. Chciałem tylko pokazać, że ja tu przychodzę, chłopie, a tu wszyscy martwi są i nie wiedziałem, co ja mam robić w ogóle. To mówię, co tu się odpieprze, że wszyscy są martwi. Kurczę, a wiecie, co ja bym jeszcze poszedł zrobić? Wiem, nazywa się Fer. Doskonale. Martin podjął od... Jeszcze nie. Pośpiesz się i... Martin to był chyba tam u nich, tam w tego. Dobra. Wiecie, co bym jeszcze zrobił? Poszedł do Lorda Hagena. Teraz, póki tu jeszcze jestem, już otrzymałem nagrywanie. Poszedłbym do Lorda Hagena, słuchajcie, i zobaczył, czy on może nam powie: wow, dzięki tobie zapaliśmy gildię złodziei. Jesteś totalnym kozakiem, może być paladynem i zostaniemy paladynem w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że tak się potoczy. Nie odpalałem tego świata, bo trzeba wstać. Trzeba wstać i kliknąć i później znowu musisz usiąść. Kurczę, blaszka. No wiecie, jak to jest, jak jest się grubym. No. Dobra, zobaczymy. Panie Lorde André, Lorde Handehagen. Nie, to już gadaliśmy, potrzebuję 2000. Chciałbym, aby zostać wojownikiem ja, pierwszupę. Jeśli naprawdę chcesz zostać... O, naprawdę? Zapałem wam, kurwa, tych chłopy z tego, a ty mnie nie chcesz przyjąć do zakonu, gościu? Skąd ja wycasnę 1500? Dobra, widzowie, widzimy się na następnej misji, bo głupio zrobić 18-minutowy odcinek. Ale jest już strasznie późno, już chciałbym mi spać, bo jest pierwsza w nocy. Ale dokończę jeszcze, znajdę jakąś misję i widzimy się za chwilę. A, ogrodnik, ty. Jadając ogrodnikiem? Pokaż mi swoje towary. Pokaż mi swoje. O. A pokaż złodziejski gest. A więc jesteś jednym z nas. O. Dla ciebie pożyteczną, a to ciekawe. Wskazówkę. W okolicznych domach bardzo często znajdziesz skrytki otwierane przez naciśnięcie. Naprawdę, ale znalazłem tylko jedną. Ludzie zwykle trzymają w nich kosztowności. To prawda, to jest świetna rada, ale znalazłem tylko i wyłącznie jeden przycisk. Nie wiem, czy w każdym jakby domu się ten przycisk znajduje. Natomiast no, wszystko, co ukradłem, to było tylko tyle. No nie wiem, co teraz mam zrobić. Dobra, widzimy się w każdym razie jakoś za chwilę. Dobra, widzowie, mamy 2000 golda. Już miałem koda wpisywać na golda, ale postanowiłem, że tego nie zrobię. Więc po prostu pozbyłem się wszystkiego, co miałem w ekwipunku. I okazało... Ty, bo ja coś wyrzuciłem tu przed chwilą. Co to było? Zaraz się okaże, że to kurwa oko i nosa było. Ty, bo to było oko i nosa. Kurwa, wyrzuciłem oko i nosa. Gdzie to jest? O, czekaj. Tak, o, wyrzucone oko i nosa zostało. Mi się to zdarza, kurde, wyjątkowo zbyt często, że ja sobie bierę oko i nosa i se wydupcam na ziemię, ty. To nie jest dobrze.
Musimy zapłacić tutaj 2000 golda temu chłopowi tutaj, dlatego znajdujemy się w tym miejscu, tutaj. Cornelius, słuchajcie, oto złoto. Tu jest złoto. Lepiej, żebym nie wiedział, skąd to wziąłeś. Szczerze mówiąc, to mnie nie obchodzi, ale mamy pewien interes do załatwienia. Co tak naprawdę się wydarzyło? Nie widziałem, co zaszło. Dostałem złoto za obciążenie winą najemnika. Double sianko? W dzisiejszych czasach każdy musi zadbać o siebie. O kurde. Potrzebowałem pieniędzy. No ja też. Kto ci zapłacił? Wystarczy. Zabije mnie, jeśli go wydam. Czy zgodzisz się powiedzieć to samo lordowi Hagenowi? Nie jestem szalony. Nie mogę zostać w mieście. Dam ci mój pamiętnik. Powinien być wystarczającym dowodem. Ol, spierdalasz szybko, ty. Czemu ja tak nie potrafię szybko biegać? No co to za kufer? No co to za kufer? Są właśnie czasem takie przyciski, które otwierają dodatkowe pomieszczenia. Właśnie zauważyłem w sklepie. Natomiast był wielki napis, bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Nawet po pobiciu tego chłopa nie udało mi się wyciągnąć od niego klucz. Więc no, Lord Hagen, słuchaj, mam porozmawiać o Benecie. Sądzę, że Benet jest niewinny. Dowody są A jeśli dowody zostaną... Uważaj co... Jeśli nie masz... Ja mam pewność. Mamy naocznego jak widzisz. Co to za świat? Aha, czyli nie z nim, nie z Hagenem mam o tym gadać? To dziwne trochę, że nie z Hagenem mam o tym gadać, tylko muszę specjalnie do Andre biec, ale dobra. Pewnie jeszcze muszę iść do Andre, a później z powrotem do Hagena. Z tą gierkę. Ale nic. Wydaje mi się, że ogólnie te klucze na przykład mogłem wykradać w momencie, kiedy nauczyłbym się od gildii złodziei kieszonkowego okradania ludzi, kiedy stoją. W takim wypadku wydaje mi się, że właśnie mógłbym pozyskiwać klucze. No ale się nie przekonam, bo gildia złodziei została zabita. Niestety, spodziewałem się dłuższego wątku, ale z drugiej strony nie wiem, co ja sobie... Ta gra mnie czasem tak samo mocno zaskakuje w różnych rzeczach, ponieważ czasami mnie zaskakuje głupota tej gry po prostu najzwyczajniej w świecie. A czasami robi tak fajne rzeczy mądre, że też mnie zaskoczy i ja już przyzwyczaję się do jej głupoty i będę robił głupie rzeczy. I gra mówi, ha ha ha, no przecież logiczne, że jak powiesz nam, że są w kanałach, to ich zabijemy. I kompletnie się tego kurwa jakieś po prostu się tego nie spodziewałem, bo ta gra jest na tyle głupia, że zwyczajnie w świecie myślałem, że co powiem mu i nic się nie stanie. A tu niespodzianka. Więc czasem no. Dobra, panie Lorda Andry. A co z kowalem z tym mogę z... Z tym mogę z nim po... Jasne, idź, ale... Co znalazłeś jeszcze? A ja... Wszystko jest... Kontynuuj. No kurwa, ale co? Nie rozumiem, dziennik. Jeśli Larys nadal będzie postępował w ten sposób, to nic tu po mnie. Ostatni raz spotkało mnie coś dziwnego. Jeden z tych mężczyzn w czarnych kapturach złożył mi wizytę. Podobno oni są sługami zła. Jeden mój gość miał w sobie coś, co obudziło zaufanie. Nie marczyłem, bijąc od niego moc, choć kiedy przemówił, jego głosy były spokojne. Zawarował mi 20 tysięcy sztuk złota. I doprowadzę do jednego skazania jednego z najemników. Powiedział, że nie drugą stronę. Rozumiem, co miał na myśli. Oczywiście zgodziłem się od razu i najemnicy tak nie zasługują na nic lepszego. Gdyby nie on, moje życie byłoby dużo łatwiejsze. Gdyby nie oni. A złoto zapewni mi dobrobyt aż do końca moich dni. Czy teraz mogę ci jakby zdać raport? Z tym mogę jasnej. Czyli nie. Okej. Okay. I moje 2000 golda kurwa przepadło. Bennett. No nie mów, że ja muszę teraz wracać. Dobra, widzimy się zaraz. Dobra, mam nadzieję, że Lorde... Że teraz jak to przeczytałem ten dziennik, to jakby będę mógł Hagenowi powiedzieć o tym. Siema, Hagens. Tu jest sprawa jest.
Elnelius kłamie, proste. Skąd ta pewność? Oj, teraz bym się mógł nauczyć nowych umiejętności, okradania. I Blethub. To podła gnida! W świetle nowych dowodów mogę zrobić tylko jedno. Na mocy powierzonej mi przez jego wysokość i świątynię ogłaszam, co następuje. Bennett zostaje oczyszczony ze wszystkich zarzutów. Przekazy. Ma zostać zwolniony. Mogę już być paladynem? Za to Cornelius ma zostać pojmany pod zarzutem krzywoprzysięstwa. Cornelius uciekł. Znajdziemy go prędzej czy później. Nie wywinie się. Twoje czyny godne są jednego z nas. O! Chciałbym... Dobrze, ale najpierw twoje czyny świadczą, że jesteś człowiekiem honoru. Jeśli takie jest twoje życzenie, chętnie powitam cię w naszym zakonie. Jestem gotów. Jestem gotów. Niech tak się stanie. Wielu z tych, którzy wstąpili na tę ścieżkę, oddało życie w służbie Innosowi. Czy przysięgasz czcić swymi czynami pamięć po nich i głosić wszem i wobec chwałę Innosa? Przysięgam. Zatem od tej pory jesteś członkiem naszego zakonu. Niniejszym tytułuję cię wojownikiem Innosa. Daję ci oręż i zbroję godną rycerza. Tak. Noś je z dumą. Zostając jednym z nas, otrzymujesz nawet prawo nie mogę założyć klasztoru. Albrecht wyuczy cię naszej magii. Idź i porozmawiaj. Magia paladynów? Nasze kwatery w górnym mieście są oczywiście do twojej dyspozycji. Jakie kwatery w górnym mieście? Jak... Muszę jakoś uratować te... Musimy coś... Pogchamp! Poka się, Bezi. Jak tu się kamerę zmienia? Miniaturskę trzeba sywalność, gościu. Jak tylko jakby tu to... Cokolwiek nie kliknę, to i tak idzie do góry. Czyli pewnie nie to. F7? Nie, F7 to bardzo dziwna kamerka. Bardzo dziwna kamerka. Tak by my? Dziwne strasznie. F8? Poka? Nie. F6. Kurwa. F5? F4. F3. O. O. Bóg. Brawo. Mamy to. Tylko najgorsze jest, że jak jest błąd, to nie mogę nawet zatrzymać nagrywania, bo nie mam myszki. Więc muszę wam tutaj... Muszę o czymś mówić. No niestety, słuchajcie, stało się jak stało. Ale no nie mogę, słuchajcie, wam nawet zatrzymać tego. To jest najgorsze z tym wszystkim. Autentycznie po prostu najzwyczajniej w świecie nie mam myszki. Dopiero teraz się pojawiło. No, halo. Ty, co jest? Przecież klik... No co? Ty, o co chodzi? Czemu nie mogę? Czemu jak klikam na zatrzymaj na OBS-ie to nie działa? Co się dzieje, ty? Dobra, widzowie, mam to. Mięturka. Tylko, żeby teraz nie zepsuć. Mamy to. To jest kamera, która umożliwia robienie świetnej miniaturki. Nie, normalnie z niej nie korzystam, bo nie umiem. Ale to się uda. Nie klikajcie w 3, bo się wszystko buguje. Mamy na bank, jestem pewny na 100%, że jak zrobię, jak już będę robił miniaturkę do Gothica, ile będę robić, to nie będzie ta miniaturka. Jestem święcie przekonany, że na pewno pierdolne coś innego. Zobaczmy, co to jest w ogóle za zbroja. W porównaniu do poprzedniej zbroi, odbroi 70-100, ochrona przed ogniem, to mi się podoba i przez magię. No jest to, no jest siekiera jest totalna. Możesz czegoś nauczyć. Możesz mnie czegoś nauczyć? Jeśli udowodnisz, że jesteś tego godny, obdarzę cię magicznymi runami. Nie wiem co to, ale wiem, że to chcę. Poza tym, mogę nauczyć cię, jak zwiększyć swoją magiczną moc. Mag Palady, ciekawe. Jestem godny otrzymania runy. Jako symbol twojej rangi naznaczę cię runą światła. To symbol prawdy i sprawiedliwości. Rozświetla drogę wszystkim tym, którzy kroczą ścieżką Innosa. Musisz zasłużyć na pozostałe runy. Wróć do mnie, kiedy uznasz, że jesteś ich godny. Dobra, jestem godny. Czy jestem? Jaką drogę? Drogę uzdrawiania
czy drogę walki? Walki. Wybieram drogę walki. Nie jesteś jeszcze godzien, by otrzymać kolejny czar z tej ścieżki. Aha, a leczenia? Nie jesteś jeszcze... Okej. Okay. Bierzemy moce? Mana. Nie chcę się uczyć many. Dobra. I co właściwie teraz? No w sumie... my mamy naprawić oko i nosa, tak? Czyli do Lorda, Hagena, Andrea, czy coś tam. Jaki miecz dostaliśmy? Miecz Paladyna. No nie, 50, my mamy 10 siły, jesteśmy takimi bobami, jeśli chodzi o siłę. Ale przynajmniej opierdolimy za stówkę. Zawsze to stówkę w kieszeni. Dobra, widzimy się u André. U Monsieur André. A więc teraz jesteś paladynem. Moje gratulacje. Od początku wiedziałem, że nie zagrzejesz długo miejsca w straży. Tyś wiedział. Chcesz odebrać nagrodę? No nie, właśnie tutaj nic nie ma. Sytuacja w mieście zaginionych jeszcze nie wiemy, ale z taką zbroją otwiera mi duże możliwości. Ty, a gdzie tu ten chłopiec? Będzie, że... Nie, kurwa, nie wytrzymy, gdzie on jest? Boltan. Hey. Ty. Nie mów, że ja muszę teraz do najemników dygać. Kurde, a poszedłbym jeszcze do najemników. Ojej, człowiek, bym poszedł do najemników. Idziemy do najemników, widzowie. Co do tej paczki? No nie mam tej paczki, tam będę się paczką jakoś martwił. Czyli rozumiem, że chłop został wypuszczony i go tu nie ma teraz. No i se poszedł, pewnie wróci właśnie do najemników. Widzimy się jeszcze u najemników i będziemy kończyć odcinek. Dobra, ja kompletnie w ogóle o tym zapomniałem, ale ja mam tu runę, bo ja tu kiedyś byłem. W międzyczasie. Tak, gdzie jesteśmy. Gdańsk z Lee, jak mnie tu gonili, to wszyscy tu mi chcą nakopać mocno. Cześć, Kord, w ogóle tu mnie pewnie nie lubicie. Trenuję tylko najemnie. Okej, to odsmokaj mnie w pupkę. Tu mnie chcą nadupcyć połowę tych najemników, chcę tutaj kurczę rozwalić. To niedobrze niestety, Bodo. A ty, hej, to kto? Jak słyszysz? Żołnierze króla, wiele osób i tak będzie stać. Niczego nie dowie. Ty? Torlof? Chcesz się jeszcze raz... O! Zamiast jakieś nowe zlecenia? O! Zadania. Widziałeś tych gości w czarnych kapturach? No. Którzy kręcą się w pobliżu? Jest z nim coś nie tak, mówię ci. Gdy byłem na morzu, widywałem różne dziwne rzeczy, ale tych zakapturzonych... No naprawdę się boję. Poszli w kierunku obozu bandytów. Pod górami na południowym krańcu doliny. Może powinieneś się tam wybrać i zrobić z nimi porządek. Sobie mów, że o tym nie wiesz. Powiedziałem, że mógłbym ci pomóc, dopóki nie zostaniesz jednym z... No to raczej nie zostanę. Dobra, do Diego. No po prostu mógłbyś tam iść i ich rozwalić chyba, tak? Proste, dzięki. Dzięki za rady. Co mnie jesteś największym? Just do it, man. Khaled. Ty to Bob, Lee. Wracam z Koliny. To już gadałem z nim, ale mogę wam to pokazać. Możecie sobie zatrzymać. To było gadane. Z Gornem. Gorn to jest największy szef, jak wiemy. I teraz tak, bardzo się boję iść do tego kowala. Bo tak jak mówię, to wszyscy chcemy kurwa zabić. Naprawdę. Nie wiem jak ten chłop się nazywa, to chyba Burka. Te chłopy mnie gonią cały kurwa czas mnie gonią, to Burka. Cheaper. To znowu. No bo ja? Pokaż mi towary swoje. Wymagana siła, kurczę. O! Nie, to ty... Czy naprawdę twórcy gry, czy wyście zrobili jeden miecz na zręczność w całej grze? Naprawdę? Jeden? Nie widziałem innego miecza na zręczność. Jeden sztylecik. Wspaniale. Szkoda, że nie widziałeś twarzy tego żołnierza, który mnie wyprowadzał. Był taki przerażony, że prawie narobił w gacie. A to mi przypomina, że mam coś dla ciebie. Co? O co ci chodzi? Prezent. Tak jakby mnie to cokolwiek obchodziło. Naprawdę w to wierzysz? Eat, man. Jeez. Ze sprzedania, ty mi pokaz.
strzały. Pas pełzacza. Pas najemnika. Bryłka rudy. Rudę też musiałem sprzedać, no bo musiałem tutaj... O, a co to było? Oto amulet, proszę, napraw go dla mnie. To jest bardzo ważne. Napraw go dla mnie. W porządku. Do jutra zrobię nową oprawę. Możesz do mnie wtedy przyjść i go... Dobra. Co to za prezent? Słyszeliśmy pogłoski o smokach w dolinie. Naprawdę tam są. W porządku, wierzę ci. Tak czy inaczej pomyślałem, że będziesz chciał wziąć udział w polowaniu na smoki. I co? Proszę, weź ten amulet. Sądzę, że tobie bardziej się on przyda. Odporność pewnie przed ogniem, co? Nauczysz mnie broń wykuwania w magicznej rudy? Z magicznej rudy. Ale ty nawet nie znasz podstaw. Najpierw musisz się... Okej, dobra. Czy my chcemy się tego uczyć? Mamy punktów nauki 10. Bennett, słuchaj, powiedz mi, jak się normalnie kowalstwo robi. Będziemy robić miecze tego. Znajdź sobie kawałek surowej stali. To pewnie jest dość mocno opłacalne. Zacznie się żarzyć. Potem wykuj na kowadle ostrze. Najważniejsze, żebyś pilnował, czy ostrze nie wystygło. Masz tylko kilka minut, żeby zrobić broń. To akurat nie jest prawda. Reszty dowiesz się sam. To kwestia praktyki. Możemy trzymać gorące w ostrze weku z 5 godzin. Nawet, no nie ma limitu. Dobra, teraz naucz mnie broń z magicznej. Dopóki nie będziesz jednym z nas, nie zdradzę ci sekretu broni z magicznej rudy. Ten sekret zna tylko paru kowali. Ty kurwa jebana. Sądzę, że nawet rzemieślnicy w mieście go nie odkryją. Bennett, ja myślałem, że my ziomy. Inaczej te szumowiny ze straży miejskiej nosiłyby magiczne miecze. Bennett. Kurwa, ja myślałem, że my kumple, ty. Dobra, jak żeby zostać najemnikiem, to bym musiał teraz cały ten proces najemnikowy robić. Ty, a ja nie jestem najemnikiem. Poczekaj, ja pamiętam, że coś było gadane z tym najemnikiem. Nie byłem? Nie jestem najemnikiem? Ty, o dziwo, nikt mnie nie chce tu pobić, ta swoją drogą. Do tego trzeba skórę trola. Ty, jestem przekonany, że ja tutaj na stanowisko najemnika byłem. Zapisałem się, kurczę. Ja pierhuper, tylko jestem w straży, więc pewnie nie mogę, co? O to chodzi. O, ten bulko, to... Ja musi... Czego chcę? Myślę, żebyś nie... Jutro macie tu nie... Dobra. Wszystko w porządku, już zodzi. Dobra, idziemy tego. Idziemy się przespać. To było oczywiste, że... I mamy, idziemy po Koinosa i kończymy odcinek. Zobaczymy. Chyba, że wydarzy się coś niesamowitego i będzie jakaś kosenka na przykład. Trzeba po prostu... przykład smoki podlecą. Albo coś. Dostanę jakieś proste zadanie. Słuchaj, szefie. Ja wam kurwa smoki... A co ty mi w ogóle dałeś? Amulet. Co to w ogóle jest? Święty płomień, czar paladyna. Za tych many. Ale... Co to daje nam mi? O! A to nawet słodkie. Kurwa, ona. Premia punktów trafień. 40. No fajne, tylko ma lepszy. Ona. O, na coś. Gotowy? Czy amulet jest? Nie, jeszcze. Aha. Jeśli będziesz mi przed... No dobra. Kurwa, jaka impreza, ty. Aż bym sobie teraz puścił takie ledziki muzyczka. Takie jakieś właśnie takie stare klasyki. Jak Dota albo coś takiego. Jakieś tego, nice score version z czegoś tam. Albo jakiś tutaj. Czy amulet jest gotowy? Tak, proszę. Jakiś miejska dżungla. Musiałem zrobić nową oprawę dla kamienia. Tylko wiecie, jakiś zremiksowana. Wygląda jak nowy. Dobra. I co ja właściwie, i co z tego, w sensie...
Jakby ja mam oko i nosa, a prawa amuleta jest cała, więc martwy i pozbawiony mocy i jakby... What the fuck next? I don't know. Ale wiem, że jest już pora dzisiaj zakończyć, chociaż bardzo się wciągłem teraz w Gothica. Muszę to przyznać, że bardzo się wciągłem i super mi się gra w tego Gothica. To jest taki moment, kiedy trzeba zakończyć. Ten moment nastąpił. Właśnie teraz widzimy się jutro w kolejnym odcinku. Gry Gothic 2. No skruka. Przypominam, łapki w górę, bardzo ważne, suby, wpadajcie w linki w opisie, zobaczcie sobie Rewinda 2020, wszystko polecam, wpadajcie naprawdę w linki w opisie, wspierajcie jak tylko możecie, jeżeli takie serie się podobają i chcesz takich serii więcej. Miłego dnia oraz miłej nocy, do zobaczenia, trzymajcie się ciepło, cześć.